Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jak widzicie, ciężko pobity w kanałach w Star Wars Knights of the Old Republic. Eksplorujemy dalej w poszukiwaniu bazy Wulkarów. Mamy nowego członka drużyny Zalbara, który w ostatnim odcinku niestety przysiągł mi dług życia, więc teraz będzie za nami też się ciągnął łuki, tak jakbyśmy mieli za mało gąb do wyżywienia. O, mina. No, widzę, że łuki tu sobie nieźle daje radę w walce. Nie, wyważać nie będziemy. Otworzymy szafkę. Chcecie nie być w stanie otworzyć zamka, mission, ciekawe. Może teraz się da radę otworzyć. Dobra, nie da rady. Poprosimy małpę, żeby otworzyła, rozwalając szafkę. Są takie scenki pomiędzy bohaterami, jak w Baldur's Gate, nie? Oh, Zalbar, that's terrible. I know how grouchy you get if you don't get your 8 square meals a day. Ew! No wonder your breath is so bad, Big Z. Gamorreans smell like Bantha Poodoo. Okay, relax. No toothbrush. Sheesh. Try and eat something else to cover up that smell. Spierdzenie. Otwieraj lepiej szafkę, dziadzie. To są chyba jego rzeczy. Yes. Okej. Teraz dupeczka otworzy nam tu. Jesteśmy od drugiej strony. Jeszcze pozwiedzamy okolice trochę, ale małpiszon pójdzie przodem, słuchajcie, bo tu najwięcej życia. W ogóle to jest jedna z postaci, która ma najwięcej życia. Zrobimy nowy zapis. Zapis numer 6. Ragule, dawno ich nie było. On sobie lepiej radzi niż karty, jest dużo skuteczniejszy w walce. Mimo tego, że jest zwiadowcą, więc też ma dużo punktów do rozdania. A jest w ogóle dobra, bardzo skuteczna postać, szczerze mówiąc. Zresztą, że jest wkurzająca, bo wyje cały czas, ale nie licząc tego, to jest naprawdę bardzo skuteczna postać. Trzeba mu przyznać. Ragule! Fantastycznie. Ładno, czy staję, ale already. Zgadzam się z tym. Gincie już, bo już mam was dosyć. Ale eksploci, dobrze, nie? Nasz bohater już dawno powinien wbić poziom, ale teraz go będziemy... O! Tu jest wyjście. Tak, tu jest wyjście na powierzchnię, z którego zaraz chyba skorzystamy. Ale jeszcze upewnimy się tutaj, czy są jakieś inne rzeczy. No, kolejna świnka. To jest takie ostateczne czyszczenie. No,
suggesting a bath. I know how well that went over last time. Don't worry, Bigsy. It's nothing I can't fix. A little trim, a splash of coloring, and you'll be as good as new. Best looking I know, Wookiees aren't into the whole clothing thing, but you could start a whole new trend. You'd be on the cutting edge. Okay, okay, sheesh. Try to offer some constructive... Czuwaki, że on jest takim odpowiednikiem Hanna Solo, on jest, no, odpowiednikiem Czuwaki. Ale też mamy taką jakby przemytniczkę, cwaniarkę, która z łukiem podróżuje. No, ta gra odtwarza takie schematy pewne z Gwiezdnych Wojen. Po prostu w realiach Starej Republiki. No dobra, jeszcze tam zajrzymy, żeby odkryć całą mapę. Tu mamy bardzo fajną zębatkę. I naprawdę w tamtych czasach ta gra wyglądała niesamowicie. Tamte czasy mam na myśli 10 lat temu. Nawet nieco już ponad 10. Ach, po stymulant siły, żeśmy przeszli taki kawał drogi. No słuchajcie, już odwiedziliśmy wszystko, więc możemy dzięki temu spokojnie wyjść na powierzchnię. Wyjdziemy sobie na powierzchnię i na tej powierzchni... Tu już na pewno zaglądałem. Oczywiście. Tutaj drabina jest zablokowana. Dobra, nie obchodzi mnie to, słuchajcie, wyjdziemy tak czy siak, ponieważ musimy odwiedzić tą wioskę, sprzedać im te, znaczy sprzedać temu Murzynowi, Afroamerykaninowi, Afromieszkańcowi Taris, musimy sprzedać po prostu, czy tu jest jakieś, aha, tu jest wyjście. Dobrze. Musimy móc sprzedać te dzienniki, prawda? Gdzieś też trochę punktów ciemnej strony mocy. Przy okazji podleczymy się u tej znachorki. No i wrócimy tutaj, niestety. To jest taki nudny motyw. Ale zaraz będziemy to. Jeszcze w tym odcinku zdążymy zajrzeć do bazy wulkarów, słuchajcie. Tam będzie dobra wyżynka w bazie wulkarów. Na szczęście na górze już potworów nie będzie. Jesteśmy? Ach, tu jesteśmy. No to raczej niedaleko wyjścia z tego. No wbrew pozorom, ani te kanały, ani tutaj to podmiasto wcale nie jest aż takie wielkie. Jak grałem w to kiedyś, to mi się wydawało duże. Co świadczy o tym, że obecne gry chyba mają jednak trochę większe lokacje. Te sandboxowe wszystkie, zwłaszcza w stylu nie wiem, Assassin's Creed'a i tak dalej. Tam to podróżowanie dużo więcej czasu zajmuje. A mówi się, że kiedyś gry były bardziej rozbudowane? No nie wiem. Nawet w Mass Effect to lokacje mi się wydają większe niż tutaj. Och, o mały włos, kurczę, dał mi to szczepionkę, a przecież nie możemy jej dać, bo... zamierzamy ją sprzedać. I dostać hajs. No, proste. Chęć się musi zgadzać, a... tutaj potem będziemy mieć duże wydatki, więc... Hey there, Upworlder! You want to see what I got for sale in my inventory? Or do you need something else? New Rukul's legend about the promised land went through! Quick, give me those journals so I can destroy them! Najpierw daj mi obiecane kredyty! Zobaczcie, ile on nam zaproponuje. Będziemy straszną świnią. 100 kredytów. Here's 100 credits. It's a pretty hefty payment for some old notes and maps, eh? I don't think you understand. Naprawdę? 100 credits is worth down here. Dziwne, na komórce się udał ten rzut. I want those journals, but I'm not rich like you upwelders. Nieprawda, ma 200, to nie chcę dać. Dobra. Trudno. Excellent.
Excellent. Now Ruka will never leave this punkty ciemnej strony, nie? Now, is there something else you need? Z wszystkiego, że to sprzedałem naprawdę za takie grosze. False prophet. False prophet. O, to you have shown the hope of the entire Bioshocka prawie że. Damnable Igiar. All I have worked for is destroyed. All the hopes and dreams of my father and grandfather before him turned to dust. Begone, upworlder. I have only curses to speak at you. Tak, idź się zabić, dziadku. Ach, punkty ciemnej strony. Ale dostaliśmy też punkty doświadczenia na skończenie tego questa. Wiecie co? I teraz możemy zrobić taki numer, że zmienimy drużynę, na chwilę usuniemy Zalbara, dodamy Karta. Kart dostał level, ale nas to na razie nie obchodzi. Zamierzamy go pozbawić broni. Bo czemu nie? Broń Karta. Damy mission. To jest lepszy. Ciach. Teraz znowu zmienimy drużynę, a właściwie wrócimy do kryjówki. Zajrzymy tutaj. Wszystko jest przemyślane, słuchajcie. Teraz użyję tutaj stołu. Ulepszymy broń Karta. Czyli Mission będzie mieć lepszą broń. Czy tu coś się pojawiło? Nie. Ale zdaje się, że... Aha, tu też nie. No dobra, trudno. Moglibyśmy kupić u tego gada spod miasta coś, ale szkoda nam kasy na to. Żeby małpa miała lepszą broń. Przeniesiemy się z powrotem. To była szybka, jak widzicie, operacja. Ulepszenia broni dla Mission. Ach, jeszcze moglibyśmy dać jej lepszą zbroję. Zabrać Kartowi tamtą. No ale dobra. Damy jej po prostu ciężki pancerz bojowy. Całkiem nieżyta nie wygląda. Zwróćcie uwagę te spodnie, jak się opinają. Chociaż te czułki, które ma na górze. O, tak. Mimo wszystko, jeśli już się trzymamy niebiesko-skórych lasek obcych kosmicznych ras, to jednak wygrywa. Ranie boskie, jak ona się nazywała? Liara, o. Liara Sony z Mass Effecta, tak. To był mój zresztą wybór na randkowanie w Mass Effect 1. Ashley była tak straszna, że... Gdzie jest Mission? Szybciej, kobieto. Dobra. Idziemy do bazy Wulkarów. Nie ma to tamto. Gdzie jest to pole siłowe? Tu. Czyli patrzcie, niedaleko. Wbrew pozorom to jest niedługo. Ta okolica nie jest duża, tak jak już mówiłem. Ona teraz nam otworzy ten panel. Będzie w... pogadanka. You won't be able to get that computer to lower the energy fields unless you know the proper codes. Lucky for you, I've got them. I picked them off the pocket of a black Volker who had a little too much to drink in the cantina one night. Here, let me get that energy field down for you. Teraz jesteśmy w górnych kanałach. Znowu będą wulkary, te regule, ale już naprawdę wszystko nas zaatakuje. Mission ma trochę, dosyć. Mission jest słabszy od Karta, z kolei Zalbar jest od niego lepszy, ale nadal Mission jest przydatna, jeśli chodzi o te wszystkie takie rozbrajanie mien i tak dalej. Kart jest do niczego w tym, więc absolutnie warto ją wziąć. Stąd przyszliśmy, dobrze, idziemy na północ. Zresztą, wbrew pozorom, te górne kanały nie są jakieś rozległe. Dzięki Bogu, choć ta lokacja jest bardzo nieciekawa wizualnie w porównaniu z na przykład z górą Taris.
jak widzicie, można powiedzieć, grad ciosów for the win. On naprawdę działa. Wszystko nam tu pada od jednego strzału. Okej, teraz tak, Mission rozbroi ten ładunek. Oni zajmą się robotem. To prawda. Jeszcze raz spróbuj. Cudownie. Jeszcze nam zagazowało laskę. Zajrzymy tutaj. Cały czas jej zadaje obrażenia ta trucizna. No ale trudno. Że jak padnie, to jej damy potem lekarstwo. Te granaty są tak nieskuteczne czasami. Jeszcze niepotrzebnie tego użyłem, ale... Przy kasie to oni nie są. Kości miały więcej kasy niż oni. Przy sobie. Myślę, że wysyłajcie w postaci chipu, bo w Gwiezdnych Wojnach nie ma prawdziwych pieniędzy. Czyli kości miały przy sobie chip. My z tego chipu, nie wiem, zczytujemy w jakiś sposób wartość. Nie wiem, jakieś NFC, coś w tym stylu, wiecie. Okej. Tu jest Rancor. I Sterte Ciao. Jak spróbujemy z nim walczyć, to zginiemy, to wam od razu mówię. Bo ktoś tam go zabił, już widziałem jakiś filmik, ale... To się robi w inny sposób. Zmień na zostaw. I tak, dajemy tutaj jeden granat. Nie wiem, czy bomba też działa. Dajemy to i syntezowany wabik. I patrzcie, co się będzie działo. Krum, krum. Ach. Sposobem żeśmy bestię powalili. Niczym Szewczyk, Dratewka, tak? To ten? No w każdym razie ten, co Smoka Wawelskiego wykończył. Podobna metoda troszeczkę. Starkiller, Dratewka. O, przeżył te zwłoki. To im dało chwilę na włączenie tarcz, ale nic im to kurde nie da, bo ich wykończymy... mieczami. Patrzcie, jak się minęli. Ciach. Kto pie... O, Łuki wygrał. Łuki jest sprawniejszy niż nasz bohater. No, i jesteśmy teraz w bazie Wulkarów. Teraz będzie masakra. Będziemy masakrowali Wulkarów po prostu. Ich jest tutaj sporo. Podoba mi się określenie standardowe drzwi. Robot Wulkarów. Tam słyszę niezłą techniawkę za drzwiami. Ale najpierw... Najpierw mój bohater, który jest najbardziej wprawny w naprawie. Uruchomi robota. Uruchomi jest tryb patrolowy. Zoptymalizuje broń robota. Niech będzie i uruchomi tarczy robota. 250 expa wpadło. Cyk, 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 cyk. Słyszycie to? Dup, cyk, dup, cyk, dup, cyk. To jest dobra impreza. Jest jakiś taki rodzaj baru tutaj. Widzicie, skąd tu tylko żadnych butelek nie ma. Bo jest poniedziałek. Jeszcze dostawa nie przyjechała.
dobra muzyka, nie? Nie wiem, czy ten robot na cokolwiek się przydał, szczerze mówiąc. No, mamy tutaj kogoś. Please don't hurt me. I just serve the food here, that's all. Wiecie, co zrobimy. I'm not even a Black Vulcan. Please don't kill me. Well, all right. I still don't know how much help I can be, but I sure hope you get rid of all the Vulcans. I hate them. Is she that Republic soldier? I heard one of the Vulcan mention her, but she's not here. He said Brezhik didn't trust his men around her. I guess she's too important to be a slave here in the kitchens, getting pawed and groped and kicked and spit on like me. Brezhik must have taken her somewhere safe. No! I won't go out like this! Not after all I've been through! I won't just let you. Jak już mieli karta w drużynie, to trzeci karby nam nie pozwolił na to. O, oni z tym nie mają, jak widać, takiego problemu wielkiego. Kucharz z mieczem zszedł na jeden strzał. O, mina gazowa. Dobra, mission, próbuj. Ten robot się naprawdę tu na wiele nie przydaje, on tu łazi po prostu bez sensu. O, dobrze, cyska tą minę. Med pakiet. Dobra. A jednak coś z nich chyba zostało z tej panny. Czy to z kucharza? A, z kucharza. Tu już byłem. O, robot. Tam już go otworzyli, to też już byliśmy. Więc nie ma sensu tam zaglądać. Włączył sobie tarczę i padł. Dobrze, ich masakrujemy, zdecydowanie. Mission otworzy nam zameczek. Dlatego było warto ją tutaj wziąć. O! To brzmi już ciekawie. Moglibyśmy wrócić, ale to później. Można ulepszyć miecz. Ale najpierw Zalbar, bo on ma najlepiej rozwinięte zabezpieczenia. Zrobiłem małą masakrę w koszarach. Tylko jeden kolej został. Basen. Dobra. Podnieś poziom. Okej. No, dobra, zgadzam się na takie rozwiązanie. Yes. Patrzcie, coś tam leżało. My powoli się musimy też zbliżać do końca odcinka. Jeszcze z 5 minut nam zostało. Zbliżamy do pół godziny. Więc zajrzymy jeszcze tak.
tutaj do takiego typka. Bo też mi się musi otworzyć. No, to się z nami nawalczył. Watawamamulira, King Kunjo Peshak, Nobamuliraji, Juni Yuturunchi, Wita Dia. Nie chcemy się z nimi gadać. Aciuta, Wongakun Pistol Piki Kunana, Tumpatogas. A punkty ciemnej strony, cudownie, to się zgadza. On nam mógłby powiedzieć, gdzie jest ten silnik, ale przecież ja wiem to po co. Mam szósty zmysł gracza, więc... Mógłbym go wypytać, a potem zabić, więc to na jedno by wyszło. A punktów ciemnej strony bym nie dostał wcale więcej, niestety. Zobaczymy jak tu nasz... O, patrzcie, coraz niżej. Dobrze, że nie wychodzimy tu. W takim razie się pomyliłem. Potrzebna mi, słuchajcie, karta, żeby otworzyć windę, która jest schroniona działami blasterowymi. To jest tu. Tu gdzie przeciążyliśmy, i mamy tą kartę. Zostałeś tam ostatni wulkar. Jeszcze zajrzymy do basenu. Dobrze. I to jeszcze tu. Słuchajcie, zbieram tak to wszystko, nawet nie patrzę co tam było. Zobaczę, czy to się podniosło. No tu mi brakuje trochę, jak się podnosi z tych wszystkich opakowań, to mi trochę brakuje informacji, że podniesiono. No nie. No nie. Prawda? Brakuje nam części. Dobrze. Poświęcimy dupeczkę. Idź tam. Tu jest gaz. Normalnie moglibyśmy tego robota tam wysłać, żeby się zdetonował, ale... No niestety. Ale patrzcie, całą bazę wulkarów żeśmy już zwiedzili. O, odsunęliśmy całą mapę. Okej. Okay. Lecimy dalej, nic się nie stało. Proszę na to nie zwracać uwagi. To alkoholizm. Użyłem karty dostępu. Ciach. Normalnie by nas to zmasakrowało, by nas te działka. A tak możemy wjechać windą. Na górny poziom bazy wulkarów. Hurra. Dobra, i słuchajcie. Na tym akcencie. Na tym save'ie. Stawiam kropkę nad i. I kończę ten odcinek. Zagrajmy w Star Wars. Knights of the Old Republic. Dzięki wielkie za uwagę i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych z tejże właśnie gry. Na razie.